Cześć kochani, zapraszam Was na przegląd do Pepco i idziemy na nowości, ponieważ są dwie kolekcje, mamy nową gazetkę z Flintstonami, Gremlins i tam jeszcze jest Scooby-Dooby-Doo, ale pokazała też się nowa kolekcja i tutaj naprawdę w tym odcinku będzie kilka perełek. Będą piękne dekoracje, donice, koszyki. Jeszcze coś pokażę Wam z tej kolekcji właśnie Flintstonów, bo w innym Pepco znalazłam buty dla dzieci. Tak więc troszeczkę się podzieję, weźcie kawkę, oglądajcie do końca i lecimy na przegląd. W Pepco możecie jeszcze znaleźć naprawdę fajne rzeczy na wyprzedaży i tutaj taki świecznik za 6 zł, bądź te kulkowe świece również kosztują 6 zł, ale tu mam jedną z takich perłek, które wpadły mi od razu w oko. To jest ten mały wazonik. Zobaczcie, jak on ładnie wygląda w kolorze zielonym i cena rewelacyjna, bo zaledwie 6 zł. Lecimy dalej. Tutaj widzę fajny łapacz snów, za który zapłacicie 25 zł. I tutaj jest wstawka drewna w środku. No bardzo ładnie to wygląda. Kolejne nowe donice i za większą zapłacicie 25 zł. Wymiary macie w prawym rogu. Jest jeszcze taka mniejsza forma, też ciekawa. Kosztuje 12 zł. Pokazują się też nowe zegary i tutaj macie taki bardzo ładny biały zegar z wskazówkami złotymi. Kosztuje 30 zł. Tutaj dodatek, bo brzegi są złote, przezroczyste szkło i za tą roślinkę zapłacicie 8 zł. I tu mam znowu nowe trawki. Zobaczcie, jak one ładnie wyglądają. I ta żółta trawka jest za 50 zł. Wiem, że kochacie świece i tu Wam pokażę, co jest dostępne, bo praktycznie wszystko było u mnie na kanale, tak więc może komuś coś wpadnie w oko, czego jeszcze nie widział, bądź co by chciał sobie zobaczyć w swoim Pepco. Ja znalazłam natomiast jeden malutki taka mała perełka, bo to jest bardzo ładny zestaw dwóch świeczek. Zobaczcie, ładne opakowanie i też bardzo ładnie one pachną, a kosztują 5 zł. Słuchajcie, 5 zł za piękny zapach i dwie sztuki. Lecimy na nowości i tutaj jest sporo ładnych rzeczy. Na samej górze donice były u mnie już pokazane na kanale, tak więc nowe osoby odsyłam na wcześniejsze przeglądy i tu macie pierwszą donicę. Zobaczcie, jakie piękne dmuchawce. O, chciałoby się już lata, bo ja lubię zimę ze śniegiem, tak więc jeżeli śniegu nie ma, to już czekam na te lato, wiosnę. Kochane, 25 zł ta donica, a tutaj jeszcze znalazłam fajną poduchę. I ta poduszka jest na wyprzedaży za 20 zł. W nowej kolekcji z tym samym wzorem macie dostępny wazon. On jest taki wysoki. Za chwilkę Wam pokażę wymiary. Bardzo ładna jest ta właśnie aplikacja tych tutaj roślin. Kosztuje ten wazon 25 zł. I mamy nową taką tacę, wykonaną z trzciny, w kolorze zielonym, nie to jajko, takie ścięte, nie? Bardzo, bardzo mi się podoba właśnie ten kształt. No i kolor, to jest teraz ta nowa kolekcja, kosztuje 25 zł, może służyć właśnie jako taca. Następnie w kolekcji pokazał się fajny dyfuzor, który przez środek idzie taki pasek LED-owy. Dyfuzor jest drewniany, w środku macie dwa zapachy i ten zestaw kosztuje 50 zł.
kolejna nowość to jest takie dekoracyjne lustro w kształcie oka. Mamy tutaj połączenie szkła i metalu. Metal ma kolor złoty. Na złotym łańcuchu kosztuje 15 zł i na ścianie będzie pięknie wyglądać. Kochane, w nowej kolekcji znajdziecie również bieżnik. Ten bieżnik ma bardzo ładny wzór, kosztuje zaledwie 15 zł, a jego wymiary to 33 na 150 cm. I w skład tutaj wchodzi 89% poliestru i 11% lnu. A żeby dodać uroku pomieszczeniu, można dokupić też taką ramkę, która ma wymiary 10 na 15 cm i kosztuje 15 zł. Są również dyfuzory, zapachy i między innymi takie lusterka w oprawie drewna, zielona tutaj rama, bardzo ładnie wygląda, kosztuje 30 zł. I wracam na chwilkę do kolekcji i nowej gazetki z wczorajszego dnia. I znalazłam w innym Pepco takie skarpetki dla dziewczynek, kosztują 12 zł. Dostępne są też takie fajne majteczki z Tomiego Jerry'ego, dwie sztuki za 12 zł. I z Gremlinsów możecie kupić takie skarpetki, kosztują 15 zł i tutaj wymiary tych skarpetek to od 35 do 38. Ta kolekcja jest naprawdę bardzo ładna i tutaj macie bluzę, którą wczoraj pokazywałam dla chłopców. Tu leży różowa dla dziewczynek, jest jeszcze wersja biała. Naprawdę można tu stworzyć bardzo ładne dresiki, ale tu w tym Pepco znalazłam jeszcze buty, czyli do całego kompletu są jeszcze takie fajne adidaski i dla dziewczynek jest wersja różowa. Rozmiary to od 22 do 31, kosztują 40 zł. Dla dziewczynek Tom i Jerry, a dla chłopców jest Scooby-Dooby-Doo, bardzo ładnie wykonane. Rozmiarówka to od 22 do 32 i kosztują również 40 zł. Następnie macie taki fajny portfelik w kształcie Donata za 17 zł. Jest tu Jerry. Na zamku jest wstawka takiego gumowego cukierka. Za chwileczkę pokażę Wam, jak wygląda właśnie środek, jedna kieszonka. No ładna, naprawdę, jeżeli macie fankę Tomiego Jerry'ego, to się ucieszy z takiego portfelika. A tutaj jest model dla starszej dziewczynki. I kosztują te buciki 45 zł, rozmiarówka od 32 do 37. W tej kolekcji nie mogło zabraknąć perełki w postaci właśnie klapek z Wilmą. Bardzo ładne klapki, kosztują 30 zł. I ta zeberka występuje również w piżamce. Pokazywałam we wczorajszym przeglądzie, kosztuje 45 zł i tam góra jest jasna, a właśnie spodnie są w zeberkę. I są również kapciuszki dla dziewczynki. Mamy tutaj w różowym kolorze na rzep. Rozmiarówka to 22 do 31 i kapcie kosztują 25 zł. Lecimy na ciuszki i tutaj znalazłam fajną koszulkę. Ta koszulka ma bardzo ładną aplikację. Jest 100% bawełniana, kosztuje 12 zł, rozmiarówka to 158 do 164.
Są również takie czarne koszulki z Gremlinsów, bardzo ładne logo z przodu. Kosztuje 17 zł. I do tego możecie dokupić taką torbę na zakupy Gizmo. No naprawdę ona jest przeurocza i kosztuje 25 zł. Wczoraj chyba nie pokazałam ceny tych kubeczków nowych. 12 zł za te nowe kubeczki. Natomiast nowością jest jeszcze taki lunchbox w kształcie autka, tego, którym jeździ cała ekipa Scooby-Dooby-Doo. Bardzo ładny, jest to torba termiczna i za tą torbę zapłacicie 25 zł. Wymiary macie w górnym rogu. Oczywiście proszę Was, zostawcie komentarz pod filmikiem, jak podoba Wam się w ogóle ta kolekcja Scooby-Doo i Flintstonowie, co Wam najbardziej tutaj wpadło w oko, czy coś kupicie wnukom, dzieciom. Jest jeszcze taka butelka, 30 zł w kolorze szarym. Wczoraj pokazywałam bidony, ale jeszcze jest taki fajny termosik malutki z Tomim i Jerrym w kolorze różowym i on skradł moje serducho. Szkoda, że to już nie ten wiek, ale naprawdę bardzo ładny jest ten termos. 35 zł. W innym Pepco znalazłam jasne spodnie do tej bluzy i to będzie też ładny, widzę, dresik. Ma taką wstawkę takiego paseczka na kolanach. I te spodnie kosztują 20 zł. Rozmiarówka od 74 do 98. I kolejny dres, który rozdzielony jest na dwie części. Macie osobno spodnie w kolorze szarym z Flintstonów. Bardzo ładne logo, dwie kieszonki. Kosztują 30 zł i są w rozmiarze od S do 2 razy XL. Bluzę pokazywałam właśnie tą, która leży we wczorajszym przeglądzie, tak więc zapraszam na wczorajszy przegląd. Lecimy na dział dla panów, nowa kolekcja ubrań męskich. Tu jest też nowa kolekcja, ale i też są nowe koszulki, tak więc dwa w jednym. Zaczynamy od gazetki wczorajszej Tom i Jerry, koszulka 25 zł, 100% bawełniana i jest w rozmiarze od S do 2 razy XL. Tutaj macie nową bluzę w kolorze szarym, delikatne logo z napisem. I tutaj ta bluza kosztuje 40 zł, jest w rozmiarze od M do 3 razy XL. I tutaj już mamy nową kolekcję, bardzo ładna brązowa koszulka, która kosztuje 17 zł i jest w rozmiarach od S do 2 razy XL. Coś jeszcze dla starszych chłopców i macie tutaj zestaw trzech par majteczek za 15 zł. Są jeszcze takie bokserki, dwie sztuki za 20 zł. Tu jeszcze jest taki fajny zestaw Gremlinsów i te spodnie mają bardzo ładny taki kolor czarny. Aplikacja jest w takim kolorze szarym. Kosztują 40 zł i są do rozmiaru 170. I do tego możecie dokupić tą koszulkę, którą już pokazywałam. Bardzo ona jest ładna, taka luźna, kosztuje 17 zł. W sklepach pokazały się również nowe albumy na zdjęcia. I kochani, jeżeli lubicie właśnie oglądać zdjęcia w albumach, to teraz są takie trzy modele. Każdy kosztuje 25 zł. Mieści 270 zdjęć. Nie mogłam pominąć działu z kubeczkami i tu też są bardzo ładne kubeczki i zaczynam od tego. W środku jest nakrapiany takimi czarnymi kropeczkami.
bardzo ładny, duży kubek. Kosztuje 15 zł, pojemność to 500 ml. I tu mamy kubek z nowej kolekcji, tej zielonej. I teraz za ten kubeczek zapłacicie 15 zł, a pojemność to 400 ml i one mają też takie kropeczki w środku i na zewnątrz. No i ucho. Ucho jest naprawdę duże, bo tutaj ktoś pytał i chciał wiedzieć, jak wyglądają te uszy, to naprawdę ten kubek ma wyjątkowo duże ucho. Kolejny kubeczek, taki wiosenny, bardzo ładna wstawka fioletu od dołu. Kosztuje 15 zł. I kochane, pokazały się podwójne szklanki. One mają te podwójne dno, które trzymają ciepło bądź zimno. I za tą szklaneczkę zapłacicie 15 zł. I kochani, w sumie po to przyjechałam do tego sklepu. Hit TikToka. Zamiennik Stanleya. Tak polowałam na te kubki. Już chciałam zamówić sobie taki zamiennik na AliExpress, ale mówię, Pepco ma. I wiecie co, no... Troszeczkę się rozczarowałam, bo nie wiem jak oryginały. Jeżeli ktoś ma, to proszę o komentarz. One po prostu przeciekają. Kupiłam i oddałam, ale są naprawdę duże. Pojemność to 1200 ml. Kosztują 40 zł. W Pepco występują w dwóch rozmiarach. One są naprawdę rewelacyjne. Dla mnie na takie przeglądy to jak znalazł. No ale jak przechylę, to cieknie. Ja nie mogę mieć takiego kubka. Tak więc oddałam, no niestety, kubek, który tylko stoi, to już nie dla mnie, ale są bardzo ładne. Tak więc macie jeszcze dostępne takie mniejsze, one mają tutaj takie metalowe rurki, srebrne, kosztują 35 zł. Tego pokażę Wam jutro, bo to jest na inny przegląd, są jeszcze takie ładne kwiatki i ta buteleczka kosztuje 25 zł. Tych buteleczek również będzie jutro w przeglądzie, bo jest dużo nowości. I ta biała kosztuje 20 zł. Kochane, mam nadzieję, że Wam się ten przegląd spodobał. Czekam na Wasze opinie. Jeżeli ktoś ma tą właśnie ten termos Stanleya, to również proszę o komentarz. Zostawcie info pod filmikiem, co Wam się najbardziej spodobało. Życzę Wam miłego dnia. Zobaczcie, te wielkanocne dekoracje są piękne. Oraz ten wczorajszy odcinek z Pepco, tam były cudowne nowości z nowej gazetki. Trzymajcie się ciepło, życzę Wam miłego dnia. Dziękuję za wszystkie komentarze, subskrypcje, łapeczki. Każdej osobie odpiszę na każdy komentarz, ponieważ są tak wspaniałe. Dziękuję Wam za wszystkie miłe słowa. Nie mogłam wymarzyć sobie lepszych widzów. Ściskam Was mocno. Miłego dnia. Cześć. Pa!